Witajcie kochani. Paweł Hołka. Karol Modzelewski. Dzisiaj chcielibyśmy z wami porozmawiać na temat bardzo ważny, ale tak naprawdę przez wielu omijany, bo przy tym całym zabieganiu świątecznym, przy tym pościgu za prezentami zapominamy o jednej ważnej rzeczy, a mianowicie o bezdomnych. Tak, myślę, że teraz to jest najgorszy okres dla tych ludzi. Często nie zdajemy sobie sprawy z tego, ale ci ludzie faktycznie nie mają domu. Powinniśmy się zwrócić... Stąd definicja też. Stąd definicja... A, sprytnie, nie powiem tego szczerze mówiąc, że faktycznie to jest taka gra słów. Powiązane, tak. A warto pomagać ludziom, naprawdę. Nic tak naprawdę nie sprawia mi większej przyjemności niż pomoc innemu człowiekowi, a kiedy jest to bezdomny, jest to osoba najbardziej potrzebująca, która często nawet nie ma co jeść. Nie to co my, prawda? My możemy sobie jeść co chcemy, jak tutaj... Kurczę, to jest... Prawdziwy burger? Nie prawdziwy burger ręcznie robiony, nie z McDonalda? Tak. Nie czuję tego w ogóle. Nie smakuje tak, nie? Nie smakuje. Smakuje jak prawdziwy burger. Tak. Gdybyś podmienił, nie zgadłbym, że to jest... A teraz? Zobacz. Nie? Smakuje jak z prawdziwej, niezależnej burgerowni. Kurde, to jest niesamowite. Tak. Dostępne w zestawach, jak i osobno. Poznałbyś po smaku, że to... Nigdy bym nie poznał. Nigdy w życiu. Spróbowałem, pomyślałem sobie, kurczę, Paweł gdzieś poszedł. Po jakieś burgery. Także, kochani, pamiętajmy o tym. Pamiętajmy też o tym, że jakby główną rzeczą, o której zapominamy w przypadku bezdomnych, jest to, że najbardziej brakuje im dachu nad głową, dlatego... Dachu nad głową, który można sobie zapewnić przy pomocy zestawu VR, PlayStation. Zakładasz gogle i nagle, pach, znajdujesz się zupełnie w innym miejscu. Masz dach nad głową, masz przyjaciół, masz piękną pracę. Możesz być średniowiecznym rycerzem, możesz być komandosem, który walczy z mutantami. To wszystko w fantastycznej scenie, szczególnie teraz w MediaMarkt w promocji świątecznej. Coś, co zapewni każdemu bezdomnemu fantastyczne przeżycia z dachu nad głową. Słyszałeś, że to kosztuje w tym momencie w promocyjnej cenie 1299 zł? Kochani, jeżeli macie już taki zestaw VR oraz konsolę PlayStation 5, pamiętajcie, że wystarczy na stronie Sony do swojej konsoli PlayStation 5 zamówić darmową przejściówkę, dzięki której zestaw VR będzie Wam pasował do nowej konsoli. Wróćmy przede wszystkim, cały czas jesteśmy, prawda, przy temacie bezdomnych, którzy potrzebują naszej pomocy którym brakuje ciepła. Po prostu ciepła, na co dzień. Brakuje im tego ciepła. A pamiętajmy, że im więcej ciepła, to tak naprawdę też nie jest aż za dobrze. Na za dużo ciepła polecamy rękawice kuchenne, prawda? Mm-hmm. Rękawice kuchenne. Jedyne 16,99 w HM-ie dostępne. Wchodzicie od razu po lewej, tam są rękawice kuchenne, które pomagają w razie, gdybyście mieli za dużo ciepła. Nie tak jak oczywiście bezdomni, o których mówimy i którzy potrzebują naszej pomocy. Te rękawice dają idealną ilość ciepła. Ja szczerze mówiąc w zimę w ogóle nie grzeję, po prostu trzymam je na grzejniku i temperatura w pokoju jest idealna. To prawda. Czasami też zakładam na stopy, wtedy panie kochanie. Ho, ho, ho. Ale mi się zachciało pić. Pić? Ojej, Karol. Ja napił się czegoś orzeźwiającego. Może Coca-Coli z McDonalda, która myślałem jest również w zestawie. O orzeźwieniu. W zestawie powiększonym i w zestawie zwykłym, jak również dostępne oddzielnie. Bardzo chętnie napiłbym się Coca-Coli. Proszę, Karolu. Ja tym razem napiję się wody, która jest niegazowana. Czy to cisowianka? Cisowianka, fantastyczny wybór. Kupiłem ją w sklepie Żabka za 89 groszy. Żabka, która jest dostępna tuż za rogiem, dodajmy. Czekaj, ja nie lubię tak pić. Może naleję sobie w pokal od Carlsberga. Prawdopodobnie najlepsze piwo na świecie. Przelać, jakbyś chciał sobie przelać. Finlandia. Kole, to proszę bardzo. Łączy ludzi. Kochani, bezdomni, którzy potrzebują naszej pomocy, często borykają się z jednym problemem. Mianowicie, kiedy przez kilka miesięcy nie używasz prysznica, to jednak powoduje dyskomfort u twojego rozmówcy. I ten dyskomfort można łatwo ominąć, używając świecy zapachowej La Crosse Fresh Linen, dostępnej w sieci TK Maxx za 18,99. Bardzo serdecznie polecam. Nieważne, ile czasu mieszaliście mocz, urynę, czyli urynę plus kał i pot, ta świeca załatwi wszystko. Dokładnie, a jeszcze niedawno była za 25 zł, teraz jest najlepszy moment, żeby ją nabyć. Serdecznie Państwu polecamy. Odświeża to powietrze, które też jest problemem dla bezdomnych. Teraz jest zima, prawda? Czasy ciężkiego smogu, naprawdę trującego powietrza. Często nie zastanawiamy się nad tym, jak ten smog wpływa na ludzi, którzy żyją na ulicy. Statystycznie półtora bezdomnego ginie co tydzień z powodu smogu. Dokładnie. My tego nie czujemy. Mamy w domach często, gęsto swoje odświeżacze powietrza, którego nie mogę w tym momencie znaleźć, ale jest tutaj, słuchajcie. Bezdomni nie mają takich odświeżaczy powietrza, firmy Weber. Które mają również Wi-Fi. Dokładnie. Możecie je w tym momencie nabyć w Media Expert za 1599 zł, a z kodem rabatowym
bezdomni. 20% gratis. I gdyby, wiecie, taki bezdomny posiadł oczyszczacz powietrza 8-stopniowy z filtrem wodnym i nawilżaczem innowacyjnym, systemem filtracji 7 Purer plus Water Cluster z czujnikiem zanieczyszczenia powietrza, czułby się po prostu lepiej w te święta. Szczerze mówiąc, Karol, w momencie jak postawiłeś ten karton na stół, to mi już się lepiej oddycha. Tak, to prawda. Ja mi się nawet też lżej na sercu zrobiło, bo pomyślałem sobie, hej, kurczę, gdyby taki bezdomny tego używał, miałby lżej w życiu, po prostu. Miałby lżej w życiu. Ci ludzie naprawdę mają ciężki żywot, a często są jeszcze opluwani przez innych ludzi. Sam byłem świadkiem kiedyś na dworcu centralnym. Potworność. Słuchajcie, bezdomny pił kawę w kubku i podeszła do niego kobieta i wrzuciła mu 2 złote w tą kawę. Myślę sobie, kobieto, wiesz ile taka kawa z ekspresu DeLonghi kosztuje? To jest koszt przynajmniej 9 zł, żeby w ekspresie DeLonghi za 1299 zł w salonach Emedia RTV AGD, żeby to kupić, to naprawdę, to nie jest takie proste. A ta kobieta lekceważy, bagatelizuje problem i po prostu to jest dla mnie brak szacunku. I jak pewnie znam życie, to nie wiedziała, że to jest zintegrowana funkcja czyszczenia automatic clean. Automatycznie wyczyści karafkę do mleka, karafkę, gdy nie jest używana, może być przechowywana w lodówce. Ona o tym nie wiedziała. Dlaczego? Bo ludzie nie myślą. Dokładnie. Ludzie o innych. Tylko o sobie. Tylko ja i ja. Dokładnie. I przez to rodzi się wiele sytuacji konfliktowych. Kochani, trzeba pochylić się nad losem tych biednych ludzi i spojrzeć czasami w dół, bo zwykle leżą na chodnikach. Spojrzeć czasami w dół i powiedzieć sobie, hej, ja też mogę pomóc. Ja też mogę zrobić różnicę. Ja też mogę dać coś od siebie w te święta. Wracając do bezdomnych, bądźmy szczerzy, spanie na ulicy to nie jest wygodne, no, to nie jest zdrowe, to nie jest fajne, to jest straszne i rodzi dużo bólów pleców, na które no, może pomóc piłka gimnastyczna Majestic Yoga, pompowana piłka gimnastyczna o średnicy 65 cm, wykonana z PVC w technologii Anti-Burst w zestawie z pompką, dostępna w Decathlonie za około 30 zł, zależnie od tego, na jaką promocję trafimy. Bezdomny na czymś takim mógłby się obudzić rano i powiedzieć, hej, życie nie jest aż takie złe. Ja pokażę może bliżej. Spójrzcie, kochani, jaki świetny stosunek ceny do jakości. I uwaga, eko, karton. Widzimy, że firma dba o nasze środowisko. Często warto pomyśleć po prostu o innych. Ja widzę tą znieczulicę, często na ulicy ludzie tak naprawdę traktują niewidomych, bezdomnych też są często jak niewidomi. Niewidomych. Ludzie udają, że ich nie ma, że oni są powietrzem, że są przeźroczyści. Prawda. To jest dla mnie dramat. Szczerze mówiąc, jak widzę taką sytuację, kiedy człowiek po prostu przychodzi obok bezdomnego, nie pochyli się nad jego losem, to mam ochotę pójść tam z całym sprzętem, podłączyć tam, słuchajcie, amplituner Yamahy RX-V. Żeby świat cię słyszał. Żeby tak. Świat cię słyszał. Mam ochotę podłączyć ten amplituner pod głośnikiem Wilson 7. Raptor. Paweł, myślę, że świat usłyszy cię dopiero, kiedy podłączyłbyś do tego The Complete Vocal Recording Solution NT1 AdWords Quiet Studio Microphone. Chciałbym podłączyć te wszystkie sprzęty, podstawić takiego człowieka pod głośnikiem i do tego mikrofonu zadać pytanie: człowieku, masz ty w ogóle serce? Godność gdzieś masz? Czy w ogóle możesz nazywać siebie człowiekiem? Czy możesz? Kiedykolwiek pomogłeś do cholery? Ja bym wtedy stanął obok i powiedziałbym sobie, dobrze, że ktoś coś takiego robi. Stanąłbym i patrzyłbym, podjadając przy okazji popcorn, Ariete Popcorn Popper, popcorn Rapido 60 gramów in meno, a to po włosku. Podjadałbym po prostu ten popcorn i myślał sobie, fajnie, że jest ktoś taki jak Paweł, kto pokazuje tym ludziom i mówi im wprost, kim są. Prosto w twarz, bo mało takich ludzi jest. Szczerze mówiąc, jak patrzę na tą maszynkę do robienia popcornu, która jest teraz przeceniona o 50%, to ślinka mi cieknie, ale nie chce mi się jeść, ponieważ zjadłem już 2 frytki z McDonalda. Które nie smakują jak z McDonalda, tak, one smakują jak ze zwykłej burgerowni. Tak się objadłem, słuchaj Karol, ja chyba teraz nawet nie zmieszczę łyczka jogurtu Yogo Bella. Myślę, że zawsze zmieścisz, zawsze jest miejsce na kawałek łyczka jogurtu Yogo Bella. Dokładnie. Kochani, bezdomni. Prawda jest taka, że my będziemy w święta otaczać się prezentami. I też prawda jest taka, że oni bezdomni też pewnie coś dostaną od nas. Wiadomo, są te paczki i tak dalej, ale nie zawsze starczy paczki dla każdego. I czasami jest tak, że jest jeden prezent, a 3 obdarowanych. I jeżeli tak się dzieje, polecam serdecznie łuk marki Sentinel, dostępny w sklepach militaria.pl za około 48 zł. I jeżeli, uwaga, jeżeli nigdy wcześniej nie strzeliliście do nikogo z łuku, żaden problem, to jest także łuk treningowy, szkoleniowy. Pierwszy tydzień to jest fantastyczna sprawa i po pierwszym tygodniu absolutnie będziecie trafić do każdego. Wszystkie prezenty będą wasze. Więcej na www.sentinel.com.pl. Zgadza się.
Może słodkość jakąś na koniec, no bo też, słuchajcie, mówimy też bardzo długo o bezdomnych, o tym, że trzeba pomagać, o tym, że my pomagamy, prosimy was o to, żebyście też pomagali. Pomagali też również odrobina słodkości, taki malutki deserek, te cukierki prosto z Grecji. Grecji, która fantastycznie nadaje się na wyjazdy, nie tylko urlopowe, ale też po prostu wyskoczyć sobie na weekend do Aten, do Salonik. Fantastyczne miejsce, fantastyczna, fenomenalna kuchnia. Świetni ludzie, dużo otwartości. Polecamy serdecznie Grecję. Wyjazdy już od 1300 zł za tydzień. Hotel Amartus, Grecja, polecamy. Z naszym kodem rabatowym dostaniecie jeden dzień pobytu gratis. Uwaga, tym razem inny kod, czyli bezdomni za granicą. Bardzo polecamy, słuchajcie. Mam nadzieję, że troszkę otworzyliśmy wasze serca tym filmikiem, bo teraz wiadomo, społeczeństwo jest zabiegane cały czas w smartfonach, albo siedzimy w domu, oglądamy Netflix, prawda? Nic innego, tylko to się nie liczy, tylko rozrywka w domu. A jeżeli rozrywka? To telewizor. Samsung QLED Q7F, który zapewnia wam krystaliczną jakość obrazu. Jest obraz 4K HDR10. Najgłębsza czerń na rynku. Dokładnie. Teraz specjalnie na święta przeceniony na 4099 zł. I nie tylko sam telewizor. Otóż telewizor dostaniecie również z urządzeniem One Connect. Ojej! O którym Paweł opowiesz chwilkę, co? One Connect. Dzięki niemu będziecie mogli powiesić telewizor na ścianie. I tylko wystaje jeden kabelek do urządzenia One Connect, który możecie schować i podłączyć do niego PlayStation, a nawet ekspres do kawy, jeżeli bardzo tego chcecie i przerobicie przejściówkę. Myśląc cały czas o tych ludziach, którym trzeba pomagać i o których codziennie ciepło myślimy i o to też prosimy was dzisiaj. Dzięki, to tyle od nas. Pomagajmy, otwierajmy sobie swoje serca. Nie bądźmy sami na tym świecie. Trzymajcie się. Hej. Dobrze, pomogliśmy, kurde, trochę pomogliśmy. Pomogliśmy, powiem ci, że ja myślę, że też nie chcę oczekiwać od nich podziękowań od tych bezdomnych, ale myślę, że to byłoby dobrym toniem. Mhm. Chcesz jeszcze jeść? Ja jestem tak, ja jeden zestaw i jestem tak pełny, że wystarczy mi dwa dni. Umyję Ludwikiem. Nie do wiary, co za wydajność, jedna kropla i tak się pieni? Mhm. Przecież za pomocą jednej kropli możesz umyć około 50 talerzy. Dokładnie, bo że na dykiel nawet umyję ze 100.